Być może zastanawiasz się, kiedy jest najlepszy czas, by zorganizować zdjęcie grupowe. Dzisiaj powiemy sobie kiedy i gdzie je wykonać oraz co zrobić na wypadek niepogody. Zacznijmy od umiejscowienia zdjęcia grupowego w czasie i miejscu. Moim zdaniem najlepszy moment jest tuż po wyjściu z kościoła. Wtedy jest nas najwięcej, bo na miejscu znajdują się nie tylko goście weselni, ale też osoby, które razem z nami chciały celebrować ślub w kościele. Takie zdjęcie należy wykonać przed życzeniami. Jeśli zrobimy to po życzeniach, zostaną z nami tylko ci najwytrwalsi. We wspomnianej chwili między wyjściem z kościoła a życzeniami jest też najłatwiej ludzi zorganizować. Żeby takie zdjęcie zrobić sprawnie, polecam wykonać trzy czynności. Po pierwsze, należy uprzedzić gości o zdjęciu grupowym i jego czasie. Można to zakomunikować kilka dni przed ślubem, ale najlepiej powtórzyć to w dniu ślubu, tuż przed liturgią lub w ogłoszeniach końcowych. Może to zrobić świadek lub kapłan. Po drugie, po wyjściu z kościoła zaczyna się chaos. Wszyscy wychodzą i każdy ma już swój plan na to, co zrobi po wyjściu. Część osób będzie mimo wszystko chciała złożyć życzenia przed wszystkimi i podejdzie do Was w pierwszej, wolnej chwili. Najlepiej jest, jeśli młodzi odmówią składania życzeń od razu i skierują uwagę gości ku zdjęciu grupowemu. W przeciwnym razie, jeśli pozwolicie złożyć życzenia choć jednej osobie, ustawi się kolejka i szansa na stworzenie zdjęcia grupowego z pełnym składem osobowym przepadnie. Po trzecie, goście są tam, gdzie są Państwo młodzi. Jeśli od razu zaprosicie gości do zrobienia zdjęcia grupowego i pójdziecie się ustawić, to goście się też ustawią. Dzięki temu fotograf, taki jak ja, może przejąć pałeczkę, ustawić gości i zrobić zdjęcie. Taka organizacja zdjęcia grupowego pozwoli na dwie rzeczy. Primo, przebiegnie to bardzo sprawnie i nie zajmie dużo czasu. Ludzie po zdjęciu od razu przejdą do życzeń, a po ich złożeniu będą mieli wybór. Będą mogli spokojnie pojechać na salę weselną, lub poczekać i pojechać tam razem z Wami. Sekundo: po sfotografowaniu życzeń, fotograf może udać się na salę, przygotować się na przyjazd państwa młodych. To czas na przygotowanie lamp i obrobienie pierwszych zdjęć ślubnych. Jeśli jednak chcesz ograniczyć skład na zdjęciu grupowym, polecam ci to zrobić przed salą weselną. W takiej sytuacji należy umówić się z zespołem muzycznym lub DJ-em, żeby zaprosili na zdjęcie grupowe po pierwszym lub drugim secie muzycznym. Lepiej, żeby odbyło się to za dnia. Słabe oświetlenie zewnętrzne nie pozwala na wykonanie dobrej fotografii grupowej po zmroku. Ewentualnie zdjęcie można wykonać w środku sali, ale nie każda sala ma tyle przestrzeni, by ustawić wszystkich gości w kilku rzędach. Wyjątkiem są tutaj sale z antresolami, z których można wykonać zdjęcie całej grupy na parkiecie. Perspektywa z góry pozwoli na uchwycenie wszystkich twarzy. No dobrze, ale co zrobić na wypadek niepogody? Jeśli mamy niesprzyjające warunki pogodowe, zazwyczaj od razu po ślubie jedziemy na salę weselną i tam odbywają się życzenia. Czasem kościoły mają kryte przednie wejście, które jest na tyle duże, że można tam ustawić grupę. W takim wypadku moknie tylko fotograf. Ale to ok. Popularniejszym rozwiązaniem jest zorganizowanie zdjęcia grupowego we współpracy z zespołem lub DJ-em wewnątrz sali weselnej, po pierwszym lub drugim secie muzycznym. Oczywiście mogę też wziąć to na siebie ja. Dla tych, którym zależy na uchwyceniu wszystkich obecnych w kościele gości, fotograf może zaproponować zdjęcie na schodach kościoła lub przed kościołem. Wiąże się to jednak z tym, że wszyscy trochę zmokną i wcale nie muszą być z tego powodu zadowoleni. Najczęściej jednak ludzie nie mają oporów, by ustawić się na minutę do zdjęcia grupowego, nawet jeśli denerwuje ich mrzawka. Gorzej w wypadku ciężkiego deszczu. W takich sytuacjach tym bardziej doceniam umówione i dobrze zorganizowane zdjęcie grupowe. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. W ten sposób możesz docenić moją pracę i zachęcić do dalszego tworzenia. Powodzenia w wyborze fotografa!